Kontrola decyzji wydawanych przez urzędników dotyczących wycinki drzew w mieście umożliwia nam spojrzenie niezależne na te decyzje, na ich motywy i na efekty. W tym roku już po raz drugi brałam udział w projekcie. Wprowadziłam około 700 decyzji związanych z wycinkami. Zajmowałam się wpisywaniem ewidencją wyciętych drzew w Bydgoszczy i sama wprowadziłam około 5400 drzew. Uważam, że jest to suma astronomiczna, jeśli chodzi o wycinkę w ciągu jednego roku, a to jest tylko część z drzew, która została wycięta. Dla mnie jest to przede wszystkim emocjonalne doświadczenie. Oprócz tego oczywiście, że otwiera szeroko oczy na skalę wycinek, to jednak wydaje się, że każda decyzja jest niczym wyrok na drzewo, niczym proces, który się toczy nad losem drzew. Decyzji odmownych na cały mój plik było około 84. Jest to też, uważam, zbyt mało. Co ciekawe, w tej transzy decyzji dominują decyzje związane z inwestycjami. Także jest to tym bardziej przykre, gdyż dotyczy zazwyczaj drzew zdrowych, potężnych, starych drzew. Oczywiście, że wycinki muszą się odbywać i większość z nich jest uzasadniona. Natomiast, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Kontrolując wiele tych decyzji, czasem napotykamy nieścisłości albo rzeczy, które zastanawiają nas, dlaczego dana wycinka była konieczna, szczególnie drzew dużych, pięknych, gatunków, które nie są tak powszechne. Z ciekawszych określeń związanych z wycinkami na pewno utkwiło mi w pamięci określenie suchoczup. Oczywiście nie było wyjaśnione, o co chodzi, ale jak sama nazwa wskazuje, można się spodziewać, że drzewo ma suchy wierzchołek. Osobną sprawą są nasadzenia zastępcze, które są często wymagane, choć nie zawsze. Reguła jest taka, że za jedno drzewo zostały dwa nasadzenia zastępcze zrobione. Chciałabym, żeby była za jakiś czas kontrola, po 5 czy 10 latach, żebyśmy też to mogli zrobić, sprawdzić, ile z tych drzew, tych nasadzeń zastępczych się przyjęło. Udatność tych nowych nasadzeń nie jest absolutnie stuprocentowa, jest o wiele niższa, więc nawet 2:1 czy 3:1 też jest to mało. Wiemy na chwilę obecną, że wycinamy duże dorodne drzewa i zastępujemy je nie wiadomo czym, być może niczym, być może żadne z tych drzew, które są wskazane do nasadzeń, w ogóle żadne z nich się nie przyjmie. Jedna rzecz to liczba, druga rzecz to jakie to są gatunki. Jeśli zamiast okazałych, urozmaicających krajobraz miasta drzew zlecane są nasadzenia drzewek owocowych czy jakichś form strzyżonych, niziutkich, małych, no to może jest to kompensacja w sensie drzewo za drzewo, ale jest to zupełnie co innego. Drzewo w kolizji z planami mieszkańców czy deweloperów raczej nie ma szans. Czasami na jednej posiadłości jest tak, że grupa drzew jest od 60 do 100% obumarła. I bardzo mnie zastanawia ten fakt, jak to się dzieje, że na terenie jednej posiadłości nagle parę drzew jest 100% obumarłych. Przecież nie było żadnego pogromu, nie ma w okolicy, w innych działkach nie ma tego samego efektu. Czy ktoś pomaga tym drzewom obumrzeć, czy to nie jest kontrolowane i jak to jest możliwe? Może, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, to powiem, że jakimś może takim światełkiem w tej beznadziei jest fakt, że urzędnicy rzeczywiście jadą na te wizje lokalne i niekiedy jest decyzja o tym, że 100 drzew jest wycinanych, ale powiedzmy 25 okazuje się, że no, nie jest konieczna ich wycinka, także jest weryfikacja planu ze stanem faktycznym. No ale to jest, myślę, marne pocieszenie.